Jest z nami trener drużyny gości, pan Adam Majewski, którego poproszę o komentarz do wydarzeń na boisku. Witam serdecznie. Te półrocze się zakończyło wynikiem dzisiejsze spotkanie remisowym. Być może sprawiedliwym, być może nie, natomiast mamy duży niedosyt po tym spotkaniu, bo myślę, że w pierwszej połowie, mimo tego, że ten mecz nie był porywający, ale tak chcieliśmy się zagrać, żeby się wycofać zagrać z kontrataku i stworzyliśmy dwie bardzo dobre sytuacje i być może ten mecz byśmy wygrali, potem dostaliśmy bramkę w tym fragmencie gry, gdzie wiedzieliśmy, że Piast Gliwice jest bardzo groźny w tym elemencie, ale udało nam się zareagować, podnieśliśmy się w odpowiedni sposób, wyrównaliśmy, natomiast teraz tak na gorąco nie chciałem mówić, natomiast w szatni obejrzeliśmy powtórki z pewnych sytuacji i szkoda, bo myślę, że zawodnikowi Piasta należała się na czerwona kartka bezpośrednia w drugiej połowie. Myślę, że mógł być podyktowany nas co najmniej jeden rzut karny i do tego dochodzi sytuacja w końcówki, gdzie sędzia przerywa akcję, a nie puścił przywyju gry i być może byśmy sam na sami wygrali to spotkanie, dlatego szkoda, jest niedosyt, bo mogliśmy go rozstrzygnąć na swoją korzyść, natomiast ogólnie podsumowując, jesteśmy bardzo zadowoleni z postawy naszych zawodników. Myślę, że jesteśmy po jakimś pozytywnym zaskoczeniem tej rundy. Mam nadzieję, że w drugiej rundzie będziemy kontynuować tą passę dalej. Jeszcze jedna rzecz, wiadomo, że to jest zima, grudzień, ale no niestety boisko Piasta Gliwice jest w bardzo kiepskim stanie i utrudnia grę. Także dziękuję zawodnikom za zaangażowanie, sztabowi, pracownikom, wszystkim z klubu. Jesteśmy zadowoleni z całokształtu, natomiast po dzisiejszym meczu mamy niedosyt. Bardzo dziękuję panie trenerze. Czy są pytania do pana trenera? Bardzo proszę. Dzień dobry, Piotr Rzepecki, 365 dni w piłce. Ja właśnie miałem takie pytania po piłkarskie, czy zawodnicy w przerwie albo po spotkaniu tak bezpośrednio mówili coś na temat stanu murawy, bo dużo było strat, takich bezpośrednich jakichś błędów technicznych. Czy wypowiadałeś na ten temat? Czy to sprawia duże problemy? Myślę, że to jest stan murawy w takim stanie, jakim jest i tutaj okej. Okay. Momentami są to błędy techniczne, natomiast wielokrotnie było widać, że to nie było dziełem przypadku. Czy jeszcze są pytania? Jeśli nie, bardzo dziękuję. Dziękuję. Za chwilę druga część konferencji. Państwa, na drugiej części konferencji po meczu Piast Stal. Z nami jest trener pełniący obowiązki pierwszego trenera Piasta Gliwice, pan Mateusz Smuda. Panie trenerze, bardzo poproszę o komentarz do tego spotkania. Jak wszyscy widzieli, był to trudny mecz. Mecz, w którym objęliśmy prowadzenie po stałym fragmencie gry. Wydawało się, że do końca będziemy kontrolować przebieg spotkania i uda nam się zdobyć drugą bramkę. Niestety jeden błąd zaważył na tym, że przeciwnik wytrącił nas z rytmu gry i doprowadził do remisu. Końcówka była otwarta, myślę, zarówno my, jak i Mielec miały szansę i mogły rozstrzygnąć ten mecz na swoją korzyść. Remisem kończymy ten sezon. No i lekkim niedosytem, bo liczyliśmy, że uda się zdobyć te trzy punkty w dzisiejszym meczu. Bardzo dziękuję panie trenerze. Czy są pytania z sali? Piotr Gierczy z Polskiej Agencji Prasowej. Ja mam pytanie, bo no, Tom Hertley doświadczony, to, no, nie młodzieżowy, doświadczony zawodnik i tak właściwie załatwił mecz takim podaniem jakieś. No nie, absolutnie. Myślę, że Tom największe pretensje ma teraz do siebie. Tak jak pan powiedział, doświadczony zawodnik. Jak pokazało życie, każdemu może się to przytrafić. I tutaj no musimy to przeżyć, musi to Tom przeżyć. Myślę, że wychodzimy z założenia, że każdy chciał zrobić wszystko jak najlepiej i poprowadzić Piasta do zwycięstwa i tutaj musimy z tym żyć i będziemy grali dalej. Zresztą pytanie, czy dla pana jakimś dodatkowym stresem były te dwa mecze, kiedy to pan prowadził zespół? No bezwzględnie tak, nie jest to dla mnie typowa sytuacja. W sztabie mamy podzielone obowiązki i na pewno było to duże osłabienie dla drużyny, brak trenera w szatni, przed meczem, w przerwie, brak na ławce, tak samo trenera Fornalika, no to bardzo duże osłabienie i oczywiście no, jest stres, jest, ta konferencja jest, jak widać, stresem. Jest to nowa sytuacja, cieszę się, że trenerzy i klub zaufał mi i
powierzył tą rolę. Bardzo dziękuję. Jeszcze ostatnie pytanie, jeżeli mogę prosić. Tak, ja mam jeszcze pytanie, że Pecki Piotr, pan 365 dni w piłce. Trochę w obronie Toma Hetleja, bo nawet trener Majewski skarżył się na stan Morawy. Podejrzewam, że piłkarze Piasta również powiedzieli pewnie dwa słowa o tym meczu, ale ja mam tylko pytanie o przyspieszenie gry, bo zdecydowanie groźnie było w samej końcówce, nawet kibice podżegali swoich piłkarzy. Pytanie, czy była koncepcja ewentualnie na tą drugą połowę, żeby wcześniej trochę bezpośrednio zaatakować, żeby próbować chociaż strzałów na bramkę, bo tego zdecydowanie zabrakło. No myślę, że przede wszystkim dyspozycja, powiedzmy sobie, dzisiejsza była uzależniona od tego, że w ciągu ostatnich 8 dni rozegraliśmy 3 spotkania. Poprzedzone u niektórych piłkarzy 10-dniową kwarantanną. Jestem pewien, że to miało duży wpływ na to, jak dzisiaj wyglądał zespół, jakie były fazy, były momenty, w których na pewno zawodnicy odczuwali kryzys. Murawa oczywiście nie pomagała, bo był ciężki teren do biegania, ciężkie warunki. Ja cieszę się, że w tej końcówce właśnie to my mieliśmy jeszcze inicjatywę i chcieliśmy dążyć do zwycięstwa. Tutaj zespół pokazał charakter i z tego się cieszę. Bardzo dziękuję Państwu za udział w konferencji, składając jeszcze oczywiście życzenia zdrowych, pogodnych, w miłej atmosferze spędzonych świąt i widzimy się w nowym roku. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, dziękuję.